W poprzednim filmie dotyczącym mięśni rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób wzajemne oddziaływania filamentów grubych, których podstawę stanowi miozyna, i filamentów cienkich, których podstawę stanowi z kolei aktyna, Doprowadza do tego, że mięśnie mogą się kurczyć. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w poprzednim filmie celowo pomijaliśmy dwa bardzo istotne białka. Wspominałam Ci o nich wtedy, mówiąc, że będziemy im poświęcać oddzielny film i dzisiaj przyszedł na to czas. Te dwa białka to tropomiozyna i troponina. Dzisiaj dowiemy się, dlaczego tropomiozyna i troponina są bardzo istotnymi elementami białkowymi bez których nie byłoby możliwe, żeby mięsień się kurczył, to znaczy nie byłoby możliwe, żeby wzajemnie oddziaływała ze sobą miozyna i aktyna, gdyby odpowiednie mechanizmy, które, w których biorą udział tropomiozyna i troponina, nie zachodziły. Przyjrzyjmy się teraz temu, co widzimy na tym rysunku. Otóż widzimy tutaj główkę miozyny, zaznaczam ją w tej chwili strzałką, do której związane jest ATP, i widzimy, że nie może ona związać się z aktyną, która przedstawiona jest tutaj za pomocą tych szarych kulek, dlatego że coś blokuje jej drogę. To jest oczywiście pewna przenośnia. Na poziomie molekularnym wygląda to odrobinę inaczej, ale dla uproszczenia możemy powiedzieć sobie, że tropomiozyna, która jest białkiem oplatającym się tak naprawdę w oku aktyny, ona również jest elementem cienkiego filamentu, ona blokuje drogę miozyny do tego żeby mogła się połączyć z aktyną i żeby mogły zajść wszystkie te procesy doprowadzające w końcu do skurczu mięśnia, o których rozmawialiśmy poprzednio. Możemy sobie teraz wyobrazić, że w stanie spoczynku tropomiozyna właśnie w taki sposób blokuje drogę miozyny do połączenia się z aktyną. Zauważ, że tropomiozyna połączona jest z drugim białkiem, Znajdującym się tutaj, zaznaczam je w tej chwili żółtą strzałką, to jest białko troponina, a właściwie kompleks białkowy. Będziemy za chwilę o nim rozmawiać trochę bardziej szczegółowo. Tak naprawdę to tropomiozyna nie łączy się z aktyną bezpośrednio, tylko potrzebuje do tego właśnie troponiny. No ale przyjrzyjmy się w tej chwili samej Troponinie, właśnie, czyli temu białku, jeszcze na chwileczkę do niego wrócę, dzięki któremu tropomiozyna może łączyć się z filamentem aktynowym. Troponina też jest częścią cienkiego filamentu, tak samo jak tropomiozyna i tak samo jak aktyna. No dobrze, więc przyjrzyjmy się teraz temu, czym naprawdę jest troponina. Ja już powiedziałam Ci, że to jest tak naprawdę kompleks białkowy, napiszemy sobie to słowo. Kompleks. Co to oznacza? To oznacza, że tych białek w takim konglomeracie jest więcej niż jedno, i masz je tutaj wypisane. Otóż te różne kolory, tutaj wstążki w różnych kolorach, oznaczają strukturę tych podjednostek, tych białek, które składają się na troponinę. Każdy kolor, Oznacza troszeczkę inną troponinę, i teraz porozmawiamy sobie o tym, co która z nich robi, jaka jest jej najważniejsza funkcja. Otóż ten kompleks po pierwsze składa się z troponiny T, zaznaczonej różową wstążką. Na tym rysunku po prawej stronie możesz zobaczyć, że troponina T, zaznaczona o tutaj w tym miejscu, to jest ta troponina, która pozwala na łączenie się z tropomiozyną to ona jest w stanie związać się z tym białkiem, tropomiozyną, o którym powiedzieliśmy, że oplata ono aktynę. Natomiast troponina C, zaznaczona tutaj tymi niebieskimi wstążkami, ma zdolność łączenia wapnia i to będzie kluczowe i o tym za chwileczkę będziemy rozmawiać. To, co widzisz tutaj, te takie wypustki, to jest symboliczne oznaczenie, że to jest białko zdolne wiązać wapń. I to jest absolutnie kluczowe w tym, co robi troponina i jak ona działa. Otóż oprócz troponiny T i oprócz troponiny C mamy jeszcze troponinę I. I ta troponina I, również zaznaczona tutaj na rysunku, ma z kolei taką właściwość, że potrafi wiązać się, z G-aktyną, czyli z tą aktyną, która występuje w filamencie cienkim mięśni poprzecznie prążkowanych. Tak więc widzisz, że wszystkie te troponiny, o zaznaczymy to sobie, że one wszystkie razem są potrzebne do tego, żeby móc łączyć się jednocześnie z filamentem aktynowym, żeby móc związać tropomiozynę i żeby móc funkcjonować tak, żeby być w stanie... Odblokowywać ten dostęp do aktyny, czyli wiązać wapń, o czym będziemy mówili za chwilę. Dlatego właśnie nazywamy to kompleksem białkowym, bo to jest więcej niż jedno białko. One są do siebie bardzo podobne, dlatego wszystkie nazywają się troponinami, ale jednak każde z nich pełni troszeczkę inną funkcję. Teraz, kiedy już wiemy, jak działa troponina i znamy jej kluczową rolę, która polega na umiejętności wiązania, wapnia możemy zobaczyć co dzieje się w momencie kiedy przychodzi sygnał z komórek nerwowych o tym że mięsień powinien zostać skurczony. To jest zaznaczone tutaj w postaci tej strzałki, która ma nam przypominać o tym, że to układ nerwowy informuje mięsień o momencie, w którym powinien się skurczyć. To jest istotne, żeby wiedzieć o tym, że mięsień sam z siebie, mówiąc w cudzysłowie, tego nie wie, ktoś mu to musi powiedzieć. I tym czynnikiem jest właśnie pobudzenie, które przychodzi z układu nerwowego, czyli nerwu, który związany jest z mięśniem, który go unerwia. No dobrze, i co się dzieje w momencie, kiedy przychodzi ten sygnał o tym, że mięsień powinien się skurczyć? Na pierwszy rzut oka obrazek wygląda bardzo podobnie jak poprzednia ilustracja, którą mogliśmy zaobserwować wcześniej. Mamy aktynę, do której miozyna nie może się związać, dlatego że na drodze stoi jej tropomiozyna związana z troponiną. Ale zwróć uwagę, że na skutek informacji o tym, że mięsień powinien się skurczyć, nastąpił wyrzut wapnia z siateczki śródplazmatycznej, która znajduje się w takim włóknie mięśniowym. No i co to znaczy? Oznacza to tyle, że teraz wapnia w tej komórce, a właściwie w tym syncytium, jest bardzo dużo. Dzięki temu, że stężenie wapnia tak mocno wzrosło, może on, a właściwie jego jony, Związać się do troponiny. Co to spowoduje? Całą kaskadę wydarzeń. Po pierwsze, zmieni to tak zwaną konformację troponiny, czyli mówiąc prościej, jej kształt w przestrzeni, to w jaki sposób jest ona ułożona. Doprowadzi to w rezultacie do takiej sytuacji, w której troponina razem z tropomiozyną ustąpią miejsca z aktyny w taki sposób, że miozyna będzie mogła się z nią związać. I tak długo, jak do troponiny będą związane jony wapnia, tak długo miozyna będzie mogła mieć dostęp do aktyny. Dopiero w momencie, kiedy jony wapnia oddysocjują, czyli odwiążą się od troponiny i znajdą się gdzieś tutaj, o, zaznaczymy je sobie symbolicznie w ten sposób, może na żółto, tak jak są. Narysowane wtedy, kiedy związane są z troponiną. Dopiero wtedy, kiedy wapń oddysocjuje od troponiny, wtedy znowu tropomiozyna z troponiną wrócą na to poprzednie miejsce i uniemożliwią związanie się miozyny do aktyny. Zauważ, że kluczową sprawą jest tutaj to, czy wapnia jest w komórce dużo, czy wapnia jest w komórce mało. Regulacja Jonów wapnia, tego ile ich jest w komórce, jest niezwykle istotna, dlatego, żeby mięsień robił to, co ma robić. Wtedy, kiedy będzie dużo jonów wapnia czyli wtedy, kiedy przychodzą informacje z komórek nerwowych, że mięsień powinien się kurczyć, w rezultacie wapń jest wydzielany z siateczki śródplazmatycznej, wtedy mamy do czynienia z miozyną, która jest związana z aktyną i może regularnie powtarzać proces, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Natomiast w momencie, kiedy od troponiny oddysocjują jony, Ca2, oddysocjują jony wapnia, tak jak rysowaliśmy to sobie przed chwilą. Wtedy troponina razem z tropomiozyną wracają do takiej konformacji, do, do takiego kształtu, do takiego ułożenia w przestrzeni, że wiązanie się miozyny do aktyny nie jest już dalej możliwe. Warto by jeszcze dodać, co to znaczy, że stężenie wapnia jest niskie albo jest wysokie w naszych mięśniach. Otóż jeżeli. Stężenie wapnia jest mniejsze niż 1 mikromol. Napiszemy sobie 1 mikromol na decymetr sześcienny. To wtedy wapnia jest na tyle mało, że będzie on niezwiązany z troponiną. Nie będzie się wiązał do troponiny, a wtedy, kiedy będzie z nią związany wcześniej, to będzie od niej oddysocjowywał. Natomiast jeżeli stężenie wapnia będzie pomiędzy 1 a 40, Mikromoli, zapiszemy sobie 1,40 mikromoli na decymetr sześcienny, wtedy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że będzie wystarczająco dużo jonów wapnia w komórce, żeby móc związać się z troponiną, i po to, żeby aktyna mogła swobodnie razem z miozyną spełniać te wszystkie funkcje, które doprowadzają do tego, że mięsień się kurczy. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie będziesz już pamiętać, że oprócz. Aktyny do filamentów cienkich, które tworzą nasze mięśnie, należy także tropomiozyna i troponina, których tak naprawdę tych troponin jest trzy i tworzą jeden wspólny kompleks białkowy. Że będziesz pamiętać, że tak naprawdę to odwiązania wapnia do troponiny rozpoczyna się proces, dzięki któremu w ogóle będzie mogło dojść do skurczu mięśnia, a dzieje się tak na skutek sygnału, który do mięśnia przychodzi z komórek nerwowych. Do usłyszenia następnym razem.